Dominika Tainer, 40 l. Postanowiła podzielić się zdjęciem z młodszym bratem. Na fotce, opublikowanej na Instagramie pozuje wraz z Tomisławem Tainerem, 36 l. Mężczyzna niejako poszedł, w ślady ojca i też związał swoje życie zawodowe ze skokami narciarskimi. Mijający, rok przyniósł Dominikę Tainer sporo zmian w życiu prywatnym. Okazało się, że jej małżeństwa. Z Michałem Wiśniewskim nie da się uratować. Wokalista miał złożyć do sądu pozew o rozwód. Reklama później nadszedł kolejny cios. Sen Dominiki wylądował w szpitalu, a jego stan był poważny. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Z kolei we wrześniu przyszedł czas na coś dobrego. W rodzinie Tajnerów urodziło się dziecko. Izabela Podolec-Tajner w rozmowie z nami przyznała. Że ona i Apoloniusz Steiner zostali rodzicami. Senek jest zdrowy. Ma na imię Leopold Apoloniusz Steiner. Urodził się we wrześniu. Jesteśmy szczęśliwi, bo to wyczekane dziecko. Opowiadała szczęśliwa mama. To oznacza, że Dominika została starszą siostrą. A nie jest to jej debiut w tej roli. Ma już młodszego brata, Tomisława, trzydzieści sześć latek. Podobnie jak jego tata, związany, jest ze skokami narciarskimi. Tomisław pasją zaraził również córkę, Sarę. Dominika postanowiła pochwalić się na Instagramie zdjęciem z tonim. Ja i mój braciszek, napisała. Wpis opatrzyła hashtagami. A w nich zamieściła m.in. takie hasła jak rodzina, rodzenistwo, miłość na śmierć i życie. Zobacz więcej materiałów.